duet trenerski Monika Marzec i Izabela Puchacz, wielokrotne reprezentantki kraju, mistrzynie Polski, to nie trzeba ich przedstawiać. Przyjęliście pracę po trenerze Krawczyku nad drużyną MKS, AZS-u, MCS Lublin, bo tak od tego sezonu drużyna będzie się nazywać. Ciężkie jest to dla Was wyzwanie, czy w ogóle jest to wyzwanie? No na pewno jest to dla nas wyzwanie, jesteśmy w nowej roli, z nową drużyną. Ale jesteśmy na dzień dzisiejszy bardzo zadowolone z pracy dziewczyn, no i myślę, że będzie fajnie. Frekwencja na treningach raczej dopisuje, dziewczyny starają się? Bardzo się starają, jesteśmy zadowolone właśnie z pracy dziewczyn, frekwencja jak najbardziej, no i liczymy na to, że tak będzie zawsze. Jak dziewczyny są przygotowane kondycyjnie po tej krótkiej przerwie? No jak na dzisiaj, to pracujemy ciągle nad tym. Mamy harmonogram, który nam stworzył trener od przygotowania lekkoatletycznego Darek Szymczuk, także opieramy się na jego doświadczeniu i jego wiedzy i mamy nadzieję, że dziewczyny będą dobrze przygotowane. Planujecie jakieś wzmocnienia z pierwszej drużyny? Z pierwszej drużyny kilka zawodniczek będzie zgłoszonych do naszego zespołu, aczkolwiek no, nie będziemy może tutaj mówiły nazwisk, ponieważ to się będzie zapewne zmieniało. Tutaj współpracujemy z trenerem Jankowskim i z Sabiną Włodek, więc myślę, że to będzie tak na bieżąco. Przed Wami turniej w Płocku w najbliższy weekend. Ile dziewczyn pojedzie i czy planujecie wygrać ten turniej? A czy ten turniej traktujemy tak w formie szkoleniowej bardziej, no to ciężko od razu wygrywać. My na pewno zrobimy wszystko, żeby wygrać ten turniej. Najważniejsze, żeby dziewczyny poćwiczyły przed ligą, zgrały się i przetrenowały akcje, które teraz obecnie wprowadzamy. Są to akcje, które gra także Ekstraklasa. I bardzo się cieszymy na ten turniej. Jest to fajne chyba doświadczenie i dla nas, i dla dziewczyn. Pojedzie 16 zawodniczek. To będzie nasz taki pierwszy sprawdzian, więc no, postaramy się zrobić wszystko, żeby wypaść jak najlepiej. A poza tym da nam na pewno dużo informacji. A czy Wy się stresujecie? Trochę tak. Trochę tak, ale myślę, że tyle lat jesteśmy w piłce ręcznej, że ten stres minie z pierwszym gwizdkiem. Co prawda będziemy na ławce siedziały, to trochę inaczej, ale... Ale będzie to ale na pewno nowa rola i inna troszeczkę rola, tak. Więc... Postaramy się wspierać nasze dziewczyny z ławki. Ostatnie pytanie, już nie będę męczył. Jakie cele zakładacie przed nowym sezonem? Jak najwyższe. Jakie cele? Nikt nam nie wyznaczał żadnych celów. Będziemy chciały pracować z dziewczynami na bieżąco, podciągać pewne sprawy, które są do podciągnięcia i zobaczymy. No, będziemy chciały wypaść jak najlepiej w tej lidze.